Mateusz Motor, portal MMROX, ze mną Bartek Kopera, cześć. Witam wszystkich. Bartek, niedługo w Warszawie podczas Gali Fan 11, twoja walka z Sebastianem Kotwicą. Jesteś w trakcie przygotowań, powiedz jak wizyta we Wrocławiu, co tutaj i z kim robiłeś? Bardzo fajnie, tutaj był jeden z okresów przygotowawczych, były sparingi. Tutaj były zadaniowe, dociężane. Tak naprawdę przyjechałem, byli sprowadzeni chłopaki dla mnie też, żebym posparował. Dużo chłopaków, nie będę każdego wymieniał, nie chcę nikogo pomijać, ale naprawdę fajny, mocny skład. Było z kim porobić. Cieszę się bardzo, że tutaj przyjechałem. Jak teraz przez następny miesiąc do walki będą wyglądały twoje przygotowania już w Łodzi? Będziesz gdzieś jeszcze wyjeżdżał? Główne przygotowania będą w Łodzi z moimi trenerami, moim bratem Łukaszem, trenerem od stójki Miyagim. Tutaj Bartek Bibrowicz koordynuje przygotowanie od strony fizjologicznej motoryki. Co do wyjazdów, myślę, że będą, jak nie, to ktoś przyjedzie do mnie. Wszystko zależy od tego, od mojego planu. Nie ja koordynuję przygotowania, tylko mam naszkicowany plan, przygotowuję się, robię to, co ktoś mi każe, to się sprawdza. Jak na razie, więc działamy tak, jak ma być, ktoś założył. Ja nie jestem od przygotowań, ja jestem zawodnikiem, ja mam walczyć. Powiedz trochę o tych przygotowaniach fizjologicznych. To, co robisz z Bartkiem, to jest coś, na co zawodnicy za bardzo nie zwracają często uwagi, a to jest również ważna rzecz. Czy współpraca z taką osobą, zauważasz po sobie jakieś poprawy, zmiany? Tak, w ogóle jest to tak naprawdę pierwszy raz, kiedy tak naprawdę w 100% pełny okres przygotowawczy właśnie będzie prowadzony przez kogoś. No jak na razie jestem bardzo zadowolony, zobaczymy jak ta forma będzie tego 19, ale myślę, że będzie forma optymalna. No zobaczymy, wydaje mi się, że będzie bardzo dobrze i będzie to z mojej strony najlepsze przygotowanie, pełne, profesjonalne. Miałem dużo czasu, było 12 tygodni, wszystko było rozpisane od samego początku, usiedliśmy, rozpisaliśmy na to, na czym musimy się skupić. Pracujemy wedle jakiejś tam rozpiski. Myślę, że będzie bardzo, bardzo dobrze. Nigdy nie miałem takiej możliwości tak się przygotować do walki. Myślę, że będzie życiowa forma. Niedawno rozmawiałem z Sebastianem Kotwicą przed kamerą. Powiedział, że ty jako zawodnik jesteś największym wyzwaniem w jego karierze. Co ty możesz powiedzieć o Sebastianie? Znasz tego zawodnika? Wiesz mniej więcej, czego się możesz po nim spodziewać? Trenerzy oglądali tak naprawdę. Ja nie oglądam. Widziałem coś podczas treningów, ale ja jakoś się nie skupiam. To trenerzy rozkładają go na czynniki pierwsze, bo to nie ja jestem od taktyki, tylko moi trenerzy. Mamy rozpisany plan, robimy jakieś tam założenia taktyczne. Ja będę na pewno gotowy na wszystko, co może zaprezentować Sebastian i tyle. No. Czy to będzie najcięższy rywal, okaże się 19. Tak. Powiedz, jak w ogóle doszło do współpracy z organizacją FAN, jak ci się podoba ta organizacja i czy walka na dużej hali transmitowanej w telewizji to dla ciebie jakaś dodatkowa presja? Znaczy tak naprawdę jak współpraca przebiega, to okaże się 19, to jest moja pierwsza walka. No, na razie wszystko jest okej, no zobaczymy w dniu walki organizacyjnej. Jeszcze nie wiem jak to wygląda tak naprawdę wszystko od środka, na razie tak jak miało być, tak jest. A co do większej publiki, walczyłem już na dużych halach, bo walczyłem na Atlas Arenie. No nie była ona może do końca pełna na Fighters Arenach, ale była duża hala, była duża publika z moich znajomych. Jeśli chodzi o presję, to na pewno sobie poradzę, jestem bardzo doświadczonym zawodnikiem. Może mam rekord mały, ale bardzo dużo walczyłem w judo. Miałem ponad 50 walk amatorskich, więc jeśli chodzi o presję, przygotowanie psychiczne, myślę, że z tym nigdy nie było problemów i nie będzie tym razem. Cieszę się, jest to taki dodatkowy bodziec. Na pewno dużo znajomych przyjedzie, dużo znajomych będzie mogło obejrzeć to w telewizji, jest łatwiej pozyskać sponsorów. No, dla mnie bardzo fajnie. Cieszę się, że walczę na fajnie. Dziękuję ci, bo z mojej strony to wszystko. Jeżeli ty na koniec chcesz pozdrowić, podziękować, przekazać cokolwiek naszym widzom, to bardzo proszę. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wpływają na mój rozwój, moim trenerom, moim sparring partnerom, wszystkim chłopakom w klubie, sponsorom, którzy umożliwili mi pełne profesjonalne przygotowania. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich fanów. Zapraszam 19 marca. Będzie naprawdę się działo. Dziękuję i życzę ci wszystkiego dobrego. Dziękuję.